Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Assassin's Creed. Kontynuujemy... cholera. O. Kontynuujemy eksplorację Jerozolimy. Z drogi głupie baby z tymi dzwonami. Jak śmiesz, ty nikczemny złodzieju! Co? Strażę! Komarzy! Zostaw mnie, proszę! A ci urwa pomogę zaraz, butlaku. Chciałem tylko parę noży pożyczyć, a ty co? Zdobyto jeden nóż. Idź przeszkadzać komuś innemu. Oj, ale on wpadł. Czemu mi to robisz? Nie zrobiłam nic złego. No i zaczynamy znowu siekanie tych wrednych Arabów, czy kim oni tam są. O, w mordę. A to z tym Perusiem już to nie pójdzie tak łatwo. Teraz muszę go wykończyć jak najszybciej, póki leży. Okej. No na razie pięknie siadają, nie powiem, że nie. No. Masz kopa, Łajza. Halo. Co, wystraszyłeś się? Dzięki ci. Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za swą dobroć. Okej, fajnie. To ty mi dziękuj za moją dobroć. No ja idę się wspinać. Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec. Jeśli Ryszard zajmie Jaffę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go, nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. To nasze miasto. Zawsze nim było. I naszym obowiązkiem jest bronić... A to śmiewidzi, ale cholera gdzie? A tamten... Krzyżowcy muszą zostać... O, w mordę. Jakby we mnie trafił, bym spadł, to by było, no... nie happy. No właśnie, właśnie tam Altair. I synchronizację zrobimy ładną. No, niech to zniknie, to przynajmniej spokojnie sobie wyjdę. Przeklęci łucznicy. Mieliśmy przypuścić atak na jednego z oficerów Mait Adina, ale nie możemy nic zrobić, no i co? Dachy nie będą czyste. Nie mam więcej ludzi. Czy zechcesz nam pomóc? Pamiętaj, żeby cię nie zobaczyli. Nie mam czasu na takie coś. Zaczynać od początku. Pożoga wojny trawi nasz kraj. Trzech, tak. Poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam... Nie wolno ci tu być. Odejdź. Mała Sala Hadinowi, bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. O, przynajmniej ten jeszcze tu leży. Król
Pięknie. To już mniej pięknie. Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec. Jeśli Ryszard zajmie Jaffę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go, nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. To nasze miasto. Zawsze nim było. I naszym obowiązkiem jest bronić go po kres życia. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni. Ciach, dziękuję panu. Bądźcie czujni, przyjaciele. Lara, tamto jest niebezpiecznie. Blisko nawet bym to powiedział. Pięknie. Zaczynam rozumieć, dlaczego Al-Mualim cię lubi. No, dobra, udało się po cichu i za pierwszym razem na szczęście. Może ci pomóc to, dokładnie. Egzekucją lubi prawić kazania z kazańcą. W tym czasie odwraca się tyłem do tłumu. To może być doskonały moment do ataku. Teraz muszę wracać do moich ludzi. Mamy własne cele. Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby. Muszę sobie uzupełnić. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe. Jesteś moim przyjacielem? Nie, to mnie nie zaczepisz. Zalahadin wyjeżdżał naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas go... No dobra, dobra, gościu, daj sobie spokój. ...godnymi i przyznał nam zwycięstwo! Proszę, to jest tu dziś przed wami, by was przestrzec! Już schodzę ci zdrowie. Jeśli Ryszard zajmie Jaffę, nikt nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Lara, frau Glesy. Po co on to robi? Żebyś się pytał, baranie, po co on to robi? Tutaj? Nie tutaj. Pomocy, tutaj. Niech mi ktoś pomoże! Proszę, wykapłem cię na tylko ludzi! Tamahal! Się me bojne, my kiszczorze! Śmierć niewiernemu! Jeden, buraja! Nic niewierny! Proszę podejmować, że mnie pokona! No dobra. Czy oni mówią, że jestem niewierny? Czy też jestem Arabem? Się me bojne, my kiszczorze! No i dobra. Lizną nam o ścianę. Tego ci nie daruję, Łajzo. A tobie tym bardziej. Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. Ona chyba da tych. A nie, myślałem, że dla tych mnichów. No cóż, myliłem się. Tu wchodzimy, tak? Czy ta głupota ma jakiś powód? Stara jest głupia, a nie. No wspinaj się, Gostek. Oj, nie spadnij. No proszę, tylko jedna ściana i jedno wejście, po które można wejść. No ale cóż, ogarnęliśmy to, czemu by nie? Jeszcze pod nosem strażnika, jeszcze ładnie się nam obrócił, super. Szkoda, że tu wiecie, z krawędzi tak nie można ich capnąć. Jeśli można było, to bym tu 3/4 ich tak wykańczał.
pełną na południe! Zostawiają za tobą po tym na pewno dostaną się. Najbardziej uważaj. Nie muszę ci powiedzieć. Przestań, proszę, rozwiń krzywdę! Ejla Wyslik! Nie rób niewiernemu! Nie możesz wiecznie uciekać! Szybko dosyć. Nie powiem, bardzo szybko. O twoim poświęceniu. Dobry Boże, co tu się stało? Okej. Templariusz. Nie, przecież nic nie. No przecież idę już, idę. Czego sapiesz? Ty złodzieju, ucznę ci za to dłonie! Niech mi ktoś... Morderco! Morderco! To morderco! Nie możesz wiecznie uciekać! Ktoś musi ich powstrzymać. Mocny templariusz. 5-6 osób nożem? Szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. No raczej. Dobra. Niech Bóg pokaże. Lecimy do biura. Chyba się dokąd śpieszy. Błagam, musiałeś tego robić. Błagam, tylko o parę. Dlaczego się tak śpieszy? No mi się śpieszy, to się śpieszę. Istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ktoś powinien go powstrzymać, zanim zrobi sobie krzywdę. Ani kroku. Co? Jakie wieści, nowicjuszu? Nie jestem nowicjuszem. O umiejętnościach człowieka świadczą jego czyny, a nie znaczki na szacie. Możemy wymieniać się złośliwościami, albo wykonać zlecenie od Al-Mualima. Więc mów, o co chodzi. Regent Jerozolimy, Majadin, zarządził dziś publiczną egzekucję niedaleko stąd. Na pewno będzie dobrze strzeżona, ale dam radę. Wiem, co robić. I dlatego właśnie w moich oczach jesteś wciąż nowicjuszem. Nie możesz niczego wiedzieć, a jedynie podejrzewać. Musisz zakładać, że się mylisz, że coś przegapiłeś. Przewiduj, Altairze. Ile jeszcze razy będę ci o tym przypominać? Jak sobie życzysz. Skończyliśmy. Nie całkiem. Jest jeszcze coś. Jeden ze skazańców jest bratem. Jednym z nas. Al-Mualim chce, żeby go ocalić. Samym oswobadzaniem się nie martw. Moi ludzie się tym zajmą. Ty musisz zadbać o to, aby Majd-ad-Din nie odebrał mu życia. Nie dam mu ku temu okazji. Mam nadzieję. Dobra, bierzemy te piórko od Malika. I tak myślę, żeby przełożyć. Co, już zabrał? Przewijanie pamięci od czasem wydarzenia. Nie przełożę tego zabójstwa, ale to będzie wtedy króciutki odcinek. A co mi tam? Podczas egzekucji, tak? Dobrze. Idziemy go gnoja tłuc. Jeszcze sobie tylko zobaczę. I ciach. To tutaj będzie ta egzekucja. No pójdźże się, no.
to są. No tam jest asasyn chyba. Cisza! Żądam ciszy! Czego się drzesz, gościu w piżamie? Mieszkańcy Jerozolimy! Słuchajcie uważnie! Staję tu dziś, by was ostrzec! Między wami są buntownicy! Sieją niezadowolenie, licząc, że zbłądzicie jak oni! Powiedzcie mi, czy tego pragniecie? Nurzać się w kłamstwie? Dobra, gościu, zamknij się. Grzechu? Żyć w ciągłym strachu? Nie! My nie! Nigdy! Tak, dokładnie. Chcecie więc działać? Chcemy! Tak, prowadź nas! Cieszy mnie wasze oddanie. To zło trzeba wykorzenić. Wtedy dopiero możemy liczyć na odkupienie. Ja cię pogięło, stary capie w piżamie. Nie masz prawa tego robić! Za kogo ty się ma? A wy wszyscy stoicie bez ruchu! Jesteście współwinni tej zbrodni! Bądźcie przeklęci! Oś w mordę. Widzicie, jak zło jednego człowieka rozprzestrzenia się i niszczy innych? Chcieli zasiać w was strach. Ciężko będzie uciec. I łucznicy, i wszyscy. Ochronie. Macie przed Jasne, sobą talibie. Czwórkę grzeszników. Ladacznica, złodziej, hazardzista, heretyk. Niechaj ich wszystkich ostatecznie osądzi sam Bóg. Ale grzech wciąż jest jeden! Kalała swe ciało dla doczesnych korzyści! No nie wyszło zupełnie tak, jak chciałem. Ale no cóż. Wykończ ich po kolei. Nie ma najmniejszego problemu. Pięknie. Dostał parę ciosów i... Nie. Nie. Dopiero się zaczęła. Tak. Powiedz mi. A skąd? Właśnie się skończyła, gościu. Zamierzasz bronić się tak jak inni? Tłumaczyć się ze swych uczynków? Bractwo chciało miasta. Ja chciałem władzy. Była okazja. Proste. Mordować niewinnych. Nie takich niewinnych. Głosy buntowników tną głęboko niczym stal. Zakłócają ład. W tej kwestii zgadzam się z bractwem. Zabijasz ludzi tylko dlatego, że mają inne poglądy od ciebie. Oczywiście, że nie. Zabijałem, bo mogłem. Bo to była świetna zabawa. No to już jest głupota. Wiesz, jakie to uczucie rozstrzygać o czyimś losie. A widziałeś, jak no, to chyba wie. Gotował. Jak się mnie bał. Ja byłem jak Bóg. Na moim miejscu no, zrobił to gościa podosi. Fantazja łańska. Władza. Dawniej być może tak, ale potem dowiedziałem się, co dzieje się z tymi, którzy wywyższają się nad innych. A cóż to takiego? Chodź, pokażę ci. Ha, ha, ha. Narab gobo fraglesie. Tak, lis od łabędzia i teraz trzeba stąd jeszcze urwę choliwka zwiać. Jak mnie
Zaciąłem! Jaki fuk! Oj, 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 oj. Szybko mi za kamienie łapią. I wiejemy. No, czyżby tak ładnie się... Jeden. Gdzie oni są? Tam biegają. No to przecież mogli otworzyć te biuro, no tak by mnie nigdy nie znaleźli. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe. Co jest? By pomścić te barbarzyńskie uczynki. Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi i przyznał nam zwycięstwo. Chwała Salahadinowi, bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej... Szybko, 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 póki... Jerozolimie potrzebny jest nowy władca. Tak też słyszałem. Cóż to? Żadnych mądrych rad? Z pewnością musiałem popełnić jakiś straszny błąd, czyż nie? Sprawiłeś się, jak na Asesyjuna przystało. Nic dodać, nic ująć. No co? Martwi mnie jednak, że spodziewasz się pochwały za samo wykonywanie poleceń. Zdaje się, że martwi cię wszystko, co robię. Pomyśl nad tym. No nie lubicie. Zajmij się tym w drodze do Masjafu. Twoja praca tutaj dobiegła końca. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Umrzeć w służbie Boga. Umrzeć walcząc za to, w co wierzymy. Nie ma większej chwały. No i co teraz? Już skończyliśmy? Wstawaj! Jak pan chce, doktorze. Kończymy seans. Zaraz przyjdę. Na pewno? Tak? Nie. U mnie jak w Denver. Nie mam pojęcia, jak miałby... Oczywiście. Rozumiem. Daj mi się telefon, kochanki. Ma pan poważne problemy, panie Miles. Co go ugryzło? Przyjdą po ciebie. Kto po mnie przyjdzie? Asasyni. Hej, ja nie mam z tym nic wspólnego. Chyba spróbuję cię odbić. Wygląda na to, że jesteś ważniejszy niż sądziłeś. Kurczę, to się wszystko robi coraz bardziej zakręcone. Musiało się tak stać. To znaczy? Walka, którą podczas ten obraz, nie? Ty rozpoczął twój przodek, ona właściwie nigdy się nie skończyła. A ludzie, którzy cię przetrzymują, no i fajnie. To templariusze. Widik jest templariuszem? Nie mogłeś wiedzieć. Dobrze się maskują. A co do twojego pytania, Widik dla nich pracuje. Wszyscy pracujemy. Abstergo to ich firma. Myślałem, że templariusze to pokręceni staruszkowie w śmiesznych czapkach, którzy popijają piwo i planują podbój świata przy użyciu ludzi jaszczurów, czy coś w tym stylu. Nie, oprócz tego fragmentu o podboju świata. Posłuchaj, to dość skomplikowane. Połowa tego, co się słyszy o templariuszach, pochodzi od świrów noszących czapki z folii aluminiowej. Druga połowa to celowa dezinformacja, no dobra, pochodząca od prawdziwych templariuszy. Czyli to oni są tymi złymi, prawda? Jeśli czegoś się tu nauczyłam, to tego, że nie ma czegoś takiego. Wszystko jest względne. Chyba najlepiej będzie to wyjaśnić tak. Chcą czegoś dobrego, ale sposób, w jaki chcą to osiągnąć, jest zły. Bardzo zły. No bywa. Bywa, zdarza się najlepszym. Lucy? Tak. Anna Stillman, muszę z panią porozmawiać. Proszę tu przyjść, natychmiast. Już idę, doktorze. Przepraszam, Desmondzie. Muszę iść. Powinieneś się przespać.
No raczej. Odpowiedzi na wszystkie pytania masz dokładnie przed oczami. Musisz tylko wiedzieć, gdzie patrzeć. Muszę patrzeć, może gdzieś do komputerów jakiś włam można zrobić? No nie do tego. Proszę cię, jeśli zaraz tam nie przyjdę, będę miała kłopoty, a nie wolno mi wyjść, dopóki nie wrócisz do pokoju. No dobra, już idę. No i pięknie. I znowu jesteśmy wolni. Tutaj chyba nie mogę wejść, nie? Nie. Może sobie laptopki posprawdzam, może gra Liv Sapera albo coś. O, on gobi zakosił. To tyle kamery, co nikt tego nie widzi? Cholera, no. Nie to hasło. Wcześniej tu chyba nie było hasła, ja tu mogę grzebać. Witaj Lucy, no dobra. No i co tam jeszcze ciekawe, bo tam jakieś maile były, nie maile? No i co? I tak naprawdę się nie dowiedziałem kompletnie nic. Ani o haśle, ani o długopisie. Tutaj nic nie zrobię. Zupełnie nic, no szkoda, szkoda. No to idziemy spać, nie ma co przedłużać. Wizję łapie piękny gościu. Następnego dnia rano, tak? Brakowało mi pana rano, doktorze. Proszę wejść do Animusa. Ale drażliwy, och, ktoś mu chyba na oczy zatepnął. Wejdź na wysoki budynek, aby obejrzeć otoczenie z lepszej perspektywy. Dzięki takim obiektom możesz łatwiej... No dobra, wszedłem tu tylko, żeby mieć zapis.
gotów na czekające cię próby? Tak, ale chciałbym z tobą porozmawiać. Mam kilka pytań. A więc pytaj. Postaram się odpowiedzieć najlepiej jak mogę. Król kupców z Damaszku wymordował możnych, którzy rządzili miastem. Maczadin w Jerozolimie używał strachu, by zmusić lud do posłuszeństwa. Przypuszczam, że Wilhelm zamierzał zamordować Ryszarda i utrzymać Akkę z pomocą jego oddziałów. Ci ludzie mieli pomagać swoim przywódcom. Zamiast tego zdecydowali się ich zdradzić. No ja niestety, taki buraki. Dlaczego? Odpowiedź nie jest oczywista. Templariusze pragną władzy. Każdy z tych ludzi, jak zauważyłeś, chciał zapanować nad miastem w imieniu templariuszy. Tak by to właśnie zakon rycerzy świątyni rządził ziemią świętą, a później także poza nią. Ale nie uda im się ta misja. No nie. Dlaczego? Ich plany są zależne od skarbu templariuszy, fragmentu Edenu. Ale to my go mamy. Ale przecież oni właśnie mają fragment Edenu. Czym jest ten skarb? To pokusa. To tylko kawałek srebra. Spójrz na niego. Co mam zobaczyć? To jest to? Ten kawałek srebra wypędził Adama i Ewę. Przemienił kostury w węże. Sprawił, że Morze Czerwone rozstąpiło się i zamknęło. Eris użyła go, by rozpętać wojnę trojańską, a pewien ubogi cieśla, by zamienić wodę w wino. Jak na całą tę moc, którą mu przypisujesz, wygląda dość zwyczajnie. Jak on działa? Ten, kto i pewnie o to chodzi. Sercami i umysłami tych, którzy na niego patrzą. Tych, którzy go skosztują. A więc ludzie Garniera. Eksperyment. Zioła, które miały udawać jego działanie, aby byli gotowi na czas, gdy będzie trzeba go użyć. Talal dostarczał ludzi. Tamir ich wyposażał. Przygotowywali się do czegoś. Ale do czego? Do wojny. A inni? No właśnie, do czego? Władali miastami. Chcieli zebrać swój lud, uczynić ich takimi, jacy byli ludzie Garniera. Doskonali obywatele. Doskonali żołnierze. Doskonały świat. Nie możemy dopuścić, by Robert de Sable to odzyskał. Póki on i jego bracia żyją, będą próbować. No ale do kogo się trzeba zatłuc? Na tym polegało twoje zadanie. Zostało jeszcze dwóch templariuszy, którymi musisz się zająć. Jeden w Akce imieniem Sibrand, drugi w Damaszku, zwą go Jubeir. Złóż wizytę przywódcom biur. Powiedzą ci nieco więcej na ten temat. Jak sobie życzysz? Nie ociągaj się. Robert de Sable na pewno jest zaniepokojony naszymi sukcesami. Jego poplecznicy zrobią wszystko, by cię zdemaskować. Wiedzą, że nadchodzisz, człowiek w białym kapturze. Będą cię szukać. Nie znajdą mnie. No to nie może sobie szaty zmienić? Proszę, oto prezent dla ciebie. W podziękowaniu za dobrą pracę. Ciekawe jaki. Dodatkowe 5 noży? No dobra, że mamy zapisywanie, to zostaniemy sobie na znaczku. Dziękuję wszystkim za to, że oglądaliście. Życzę wam miłego dnia i na razie, cześć.